Witam Państwa. Dzisiaj to taki film bardziej będzie turystyczny, ale to on nie jest do końca turystyczny, bo dzisiaj chcemy poruszyć jedną myśl taką ciekawą, która tutaj się klaruje. A to, co Państwo widzicie w tej chwili, to jest nic innego niż miejsce spacerowe Holendrów. My jesteśmy w okolicach Katzhevel koło Tilburga i widzicie, tutaj jedni jeżdżą na koniach, drudzy tam z armią psów spacerują. To jest takie wrzosowisko tu. Tak zwane wydmy. I tu jest bardzo ładnie. I co dzisiaj chcemy powiedzieć ciekawego? Otóż tutaj wracamy jak do pana Potockiego jak bumerang. No ponieważ pan Potocki powiedział tutaj ciekawą rzecz w swoim ostatnim wystąpieniu na Porozmawiajmy TV. Ja Państwu to zalinkuję. Otóż on przestrzega tam w tym filmie 12-minutowym bodajże, przestrzega o tym, że no pilnuje swoich oszczędności w banku, ponieważ sytuacja finansowa państwa polskiego jest krytyczna. Brakuje pieniędzy na wszystko, a więc przyjdzie być może moment, gdzie banki położą na państwa oszczędnościach łapę. No i czyli i wtedy po prostu zacznie się ostra jazda bez trzymanki. Ja Państwu też chciałem do tego filmu zalinkować dawny film zeszłego roku, właśnie, który mówi o tym, o tak zwanej wielkiej nierządnicy bankowej. Chyba część z Państwa to oglądało. Być może są to symptomy końcówki, symptomy właśnie upadku banków. Chociaż wcześniej to już słyszałem taką wersję i Wy tutaj tak samo, czytając różne artykuły w necie, no to zorientowaliście się, że zachodnie banki są też pod kreską. Po prostu zbliża się ten tak zwany martwy punkt, w którym po prostu jest już crash. No i po prostu banki wysiadają, bo one się rzeczy wysiadają w tej chwili. Ratuje się system do drukiem pieniędzy, ale to wieczność, w nieskończoność nie można drukować, bo się zrobi taka superinflacja czy inne rzeczy, że po prostu wszystko to runie. No ale akurat ponieważ ten pan Potocki to powiedział, wypowiedział się, no to tutaj akurat jest okazja do tego, żeby o tym przypomnieć i o tym filmie, starszym filmie też Państwu tutaj przypomnieć, ja Państwu to zalinkuję. To by było chyba w tym filmie jako wszystko, co byśmy chcieli tutaj powiedzieć. Ja bym mogła dodać, że dostaliśmy świetnego maila od znajomego Mariusza o tym, iż od tygodnia ufolodzy na całym świecie nie odnotowali żadnej aktywności tego tak zwanego UFO. Od tygodnia. No i właśnie tutaj też ten artykuł Państwu w całości też zalinkujemy sobie, Państwo przeczytają. Czyli nie ma aktywności UFO od tygodnia, co wyparowali. Oni tam przypuszczają, że oni opuścili Ziemię, czyli tak zwany obcy. O, coś takiego. Ale to widzicie, to jest kolejny przykład tego, że coś się dzieje. Ja jeszcze dzisiaj czytałam takie proroctwo, aczkolwiek ja w proroctwa za bardzo nie wierzę. Natomiast co mnie skłania do tego, żeby gdzieś tam przez palce pozytywnie spojrzeć na to proroctwo, to jest to, że jest tam napisane, w tym proroctwie też zalinkujemy, tak, że tuż przed końcem te siły zła, siły te nieczyste, siły ciemności, o tak to było tam określone, jakby znikną z powierzchni, z wnętrza Ziemi. Tam pisze pod kątem heliocentryzmu, ale oczywiście trzeba na to spojrzeć z własną narracją. Więc my tak wywnioskowaliśmy, że być może ten prorok, który zresztą miał różne wizje w snach, a jak wiemy, wielu z nas ma właśnie sny na temat tego, co nas czeka w przyszłości, niedalekiej zresztą. Więc tutaj jestem skłonna
przemyśleć tego proroka, że być może on po prostu miał jakieś tam wizje w snach od samego Ojca Niebiańskiego. Ale to pozostawiam dla Państwa przemyśleń i narracji, proszę wyciągać wnioski. Jest to bardzo ciekawe spostrzeżenie właśnie w związku z tym, że jest brak aktywności tego tak zwanego UFO, no i z tym jakby proroctwem. Jeszcze tutaj chcę dodać, że Państwo pisze się bardzo dużo maili i bardzo dużo komentarzy, w których no, wypowiadacie się na temat własnych snów. A więc część Państwa widzi pałac w snach, dostaje, że właśnie pałac jest odpalony i tak dalej. I to nie jest pierwsza sprawa, to nie jest jedna sprawa. Pojawiają się te dni ciemności. Tak, pojawiają się dni ciemności, tak, właśnie to w tych snach. A więc to też... No, można tutaj po swojemu interpretować. Te dni ciemności też się tutaj przewijają. Mało tego, niektóre z osób, które miały sny już wcześniej, co do pałacu, co do ciemności, to dostały jakby drugi, raczej dostały identyczny sen na przykład. Są to bardzo podobne sny. Tak, bardzo podobne sny. Obcych zupełnie sobie osób, tak? Tak, obcych zupełnie osób. A więc widzimy, że to się tak tutaj rozwija. My Państwa tutaj co? Ja bym jeszcze tutaj wspomniała o śnie tej znajomej naszej, która tak naprawdę to dopiero uczy się niebocentryzmu. Natomiast słuchajcie, ciekawostką jest, bo już dwa razy miała ten sam sen. Ona do tej pory to była taka bardziej kościółkowa i biegała do kościoła na spowiedź i tak dalej, i tak dalej. My już kiedyś o niej mówiliśmy. Natomiast jej się śnił już dwa razy ten sam sen i to jest taka ciekawostka, bo widziała trzy księżyce, a zauważmy, że ostatnio ten księżyc był taki dość dziwny, bo był naprawdę dużych rozmiarów. Trzy księżyce, które połączyły się w jedną całość i z tej całości powstał pałac w tym śnie. Dokładnie ten sam sen miała już dwa razy, także można wnioskować, że też zobaczyła pałac. A te trzy pełnie to być może to jest ta pełnia, która już była i dwie następne, więc może ten czas rzeczywiście się zbliża, ale... Zobaczymy, no nie wiemy tego na pewno. No, dzisiaj jest niedziela, to miało być, co wtedy, powiedzmy, coś się miało dziać dzisiaj, bo to jest 19. Dzisiaj jest 19. 19, dzisiaj miało się coś dziać, a więc no tak jak mówiłem w poprzednich filmach, powiedzmy, NASA zapowiedziało koniec świata, oficjalnie wręcz, a więc po prostu dzisiaj mogłoby dojść do jakichś wydarzeń, no chyba, że towarzystwo demoniczne nie jest przygotowane jeszcze na ostatni guzik. Ale to jest to jakby odpuściło. Też przełożone na 23 listopada. Aha, no tak, bo to jeszcze, słuchajcie, no to jest jeszcze nie koniec, tak, bo nie na 23 listopada, jeszcze coś tutaj przerzucają po prostu. Tak, teraz będziemy mieli koniec świata co parę dni. Tak, koniec świata co parę dni, no. Tak to właśnie wygląda, no ale słuchajcie, o czym to wszystko świadczy? Że coś się dzieje, a więc jak się coś dzieje, to trzeba wyczekiwać tego, co praktycznie się stanie. A więc ja już z grubsza powiedziałem, co się stanie, że ten pałac najwyższego zostanie odpalony w końcu. Ja Państwu jeszcze raz zalinkuję ten pałac w Podczerwieni, bo akurat, wiecie co, akurat mieliśmy ostatnio taką no, małą dyskusję z taką osobą, no, która nie wierzy w Boga. Nie? No to tak żeśmy dyskutowali, no, że ta osoba nie wierzy w Boga. No dobra, w porządku. No to co to jest w tej Podczerwieni, co się tak pięknie obraca, jak zobaczycie to na filmie. Kto jeszcze nie obejrzał, to jeszcze zalinkuję jeszcze raz. Ja to chyba linkuję co któryś film. No i pytanie, co to jest? No i właśnie, pamiętajmy, że technologia sprzed 70-80 lat, jakoś tak, to są lata 30, a więc te wszystkie obserwatoria astronomiczne, które mówią, że tam są jakieś teleskopy, oglądają niebo, to bzdury. To są kamery na podczerwień i to z wieloma filtrami.
Ja nawet mogę Państwu tutaj w ultrafiolecie też tutaj zaserwuję taki 6-minutowy film. On jest po rosyjsku, ale grafiki są bardzo ładne i bardzo ładnie to można wszystko obejrzeć. To zalinkujemy, a więc po prostu widzimy, no, jak to wszystko wygląda. I teraz jeszcze raz oddaję głos Wioli. A czy mówili, nie, ja tylko chciałam Ciebie zapytać, czy mówiliśmy w poprzednich filmach o tym, o tych proroctwach z Biblii, o tym, że w czasach końca ludzie będą mieli właśnie wizje i sny? Nie, tego chyba nie mówiliśmy. To też możemy zalinkować. To też zalinkujemy te dwa wersety. No słuchajcie, to jest Nowy Testament, ale można tutaj się posiłkować, powiedzmy, w jakimś tam fragmencie, że w dniach ostatnich właśnie będą ludzie, znaczy synowie i córki ludzkie będą mieli sny. No i Państwo macie te sny, bo piszecie o tym i to na masową skalę. To nie to, że jedna osoba coś napisała i zapomniała. Tutaj co parę dni to jest mail z jakimś snem. A więc po prostu widzimy, że zbliżają się te wydarzenia. I tutaj co byśmy jeszcze powiedzieli odnośnie tych snów. I teraz tak, ja zrobiłem ten film tak zwanym wyłączeniu słońca, tak? No, czy to wygaszenie słońca. Otóż, jeżeli serwować się tutaj, powiedzmy, tymi wersetami z Biblii, ja pamiętam, że Biblia to jest mieszanie prawdy i kłamstwa i to trzeba wyciągać, powiedzmy, jakieś tam elementy, to tam dokładnie brzmi, i to też spróbujemy to Państwu to zalinkować, że słońce się zaćmi, a księżyc nie będzie dawał swojego blasku. Tak to pisze z tego, co pamiętam z czasów, kiedy po prostu przewracałem Biblię na bieżąco. A więc tak to brzmi. A więc widzimy, no żyjemy w tym szczególnym okresie. Państwo, co niektórzy się wręcz domagacie tam, co niektórzy niecierpliwi, kiedy się to stanie. Słuchajcie, wiecie co? Mnie to specjalnie nie obchodzi się, kiedy to się stanie. Mnie to nie obchodzi. Powiem Wam dlaczego, bo już tyle lat czekaliśmy, to doczekamy się, powiedzmy, chociażby paru miesięcy, no tak można przypuszczać, ale może to, no słuchajcie, patrzymy na wydarzenia, to obserwujmy i zachowujmy cierpliwość i spokój. Sytuacja będzie rozwiązana docelowo w sposób wręcz mistrzowski. No takie jest moje zdanie. No dobra, to chyba wszystko. Ja mieszkańców Holandii, którzy będą w okolicach Catschewel, to zapraszam do tutaj na te wydmy, bo jest naprawdę bardzo ładnie. Oczywiście przy ładnej pogodzie. No i tyle. Dziękujemy, na razie. Do widzenia.